Ostatnio wspominałem o grach w apokaliptycznym klimacie, a wśród nich znalazło się State of Decay 2. Lista oczywiście nie mogła powstać bez tytułów o zombie i ten element survivalu w branży gamingowej chyba nie znudzi nam się nigdy. Nam, ale przede wszystkim twórcom. State of Decay właśnie jest takim tytułem i pewnymi elementami, czy to fabularnymi, czy mechanicznymi nie będzie różnił się od pozostałych gier w tym klimacie. Ale zacznijmy od początku. Gra jest na rynku od 2018 roku. Po drodze dostała kilka ulepszeń, a także małą operację plastyczną, by trochę przedłużyć swój termin przydatności. Wraz z najnowszą aktualizacją, Jagged Not Edition trafiła niedawno na Steam i Epic Store, by zwiększyć grono zainteresowanych graczy. I bardzo dobrze, bo głupio by było po liftingu zabarykadować się w domu, a tak to ja i pewnie wielu innych graczy mieliśmy okazję nadrobić braki z tym tytułem. Graficznie radzi sobie całkiem nieźle, może nie ma tutaj jakichś szczególnych wodotrysków, ale to co dostajemy to nawet więcej niż potrzebne jest do satysfakcjonującej mersji. State of Decay ma swój styl, a widok przypomina zdjęcie zrobione Polaroidem, na które został nałożony letni filtr. Przez to poziom gore, czyli tej całej ochydy i krwi, jest w grze dużo niższy niż w grach takich. Jak Resident Evil czy Dying Light, ale pozwala to również ukryć wizualne niedociągnięcia. Opis gry czy nawet gameplay nie oddają w pełni tego czym jest State of Decay. Pierwsze co mnie zaskoczyło, to brak możliwości tworzenia własnego bohatera. Po rozpoczęciu nowej gry mogłem wybrać jedną z kilku startowych dwójek, a następnie dostawałem kontrolę nad jedną z postaci w tutorialu, który w rzeczywistości trwał dużo dłużej niż początkowo mi się wydawało. State of Decay to gra całej społeczności, dlatego musiałem szybko przestawić się z historii jednego herosa, na przygodę wielu postaci. Pomogła mi w tym również sama gra, bo każdy bohater jest w stanie funkcjonować przez mniej więcej pół doby, zanim zrobi się zmęczony i niezdolny do walki. W takim przypadku trzeba szybko wrócić do bazy i zmienić postać na wypoczętą. Głównym celem rozgrywki jest znalezienie i zniszczenie skażonych serc, dziwnych zmutowanych gniazd, które zmieniają zwykłe zombie w krwawych nieumarłych. Plaga o tyle komplikuje rozgrywkę, że otrzymując obrażenia od takich zedów, sami zbliżamy się do choroby. Gdy postać zostanie zakażona, musimy w albo w krótkim czasie znaleźć składniki do zrobienia lekarstwa, albo odstrzelić towarzysza. I tylko pozornie wybór wydaje się prosty, jednak istnienie bazy zależy że od pięciu głównych zasobów: żywności, lekarstw, amunicji, materiałów budowlanych i paliwa. Budowanie struktur w bazie, a nawet samo ich funkcjonowanie zużywa te surowce. Na przykład brak leków sprawi, że pozostawione w domu postaci przestaną pasywnie regenerować zdrowie. Z kolei ci z Was, którzy chętnie odstrzeliliby tego biedaka, musieliby liczyć się z mniejszą siłą roboczą, która również jest wymagana do budowy i funkcjonowania bazy. Poza tym każda z postaci w trakcie wykonywania czynności z czasem staje się w nich lepsza, a w systemie skilli są również specjalizacje, które wpływają na produkcję i koszta utrzymania Struktur. Niski poziom surowców obniża również morale grupy. To coś, na co również trzeba zwracać uwagę. Przy złych nastrojach, w zależności od charakteru postaci, może okazać się, że zaczną pojawiać się wewnętrzne konflikty, a także może dojść do sabotażu i niszczenia i tak już niewielkich zapasów. W mojej pierwszej grze nie miałem wystarczającej liczby łóżek, przez co jedna z postaci zaczęła tworzyć konflikty. Po każdym wybuchu złości morale dodatkowo obniżało się, co bardzo szybko prowadzi do efektu kuli śnieżnej. Na szczęście odstrzelenie przeżytka to nie jedyne wyjście, bo można go po prostu wygnać. W moim przypadku jedna taka decyzja zmieniła impresyjne nastroje, w promienie entuzjazmu i wszechogarniające szczęście. Braki w ludziach można uzupełniać, ale ma to swój koszt. Poza naszą grupą są też inne. Niektóre będą próbowały wziąć co twojej siłą, inne będą stale prosiły Cię o pomoc. Jednak czasem zyskanie sojusznika się opłaca. Takie grupy mogą dawać bonusy do zasobów albo od czasu do czasu oferować zrzuty z pojazdami i zaopatrzeniem. Gdy jesteśmy w dobrych relacjach z inną społecznością, możemy zwerbować jej członków do siebie. To też sposób, aby pomimo braku kreatora postaci, znaleźć takiego bohatera z takimi skielami, jakie nam pasują. To co też jest charakterystyczne w State of Decay, to brak odnawialnych surowców. Raz zlotowany sklep czy apteka zaznacza się nam na szaro i nic więcej. Już tam nie znajdziemy. To wymaga od gracza ciągłego zapuszczenia się w dalsze zakątki mapy, a także przenoszenia się i ulepszenia bazy. Zwykle mamy kilka z góry ustalonych miejsc, do których możemy się przenieść. Musimy wtedy spełnić wymagania liczebności grupy, a także zapłacić punktami reputacji. Te z kolei dostajemy podczas wykonywania zadań i zabijania zadów. Co jest fajnym rozwiązaniem, w grze są aktualnie cztery mapy. Gdy jedną całkowicie wyczyścimy z zasobów i nie chcemy jeszcze kończyć gry, możemy przenieść się na inną lub taką samą mapę. Warto tylko pamiętać, że ponownie zostaniemy upchani do najmniejszej startowej. Bazy. Na szczęście z powrotem dostaniemy zasoby z rozmontowanych struktur. Ale zarządzanie grupą i surowcami to nie wszystko, bo przecież w końcu będziemy musieli przejąć kontrolę nad którymś z bohaterów i wyruszyć w teren. I tutaj obowiązują zasady podobne do wszystkich produkcji z zombie. Nieumarli nie lubią hałaśliwych sąsiadów, a zbyt głośne przeszukiwanie rupiaci czy dźwięk silnika samochodu jest dla nich zaproszeniem na obiad. Walka w State of Decay jest czystą przyjemnością, a każda postać wyposażona jest w slot na nóż, broń dystansową i główną broń białą. Początkowo machanie żelazną rurką wydaje się nieszczególnie imponujące i bardziej cieszy eliminacja po cichu. Jednak w momencie, gdy zaprzyjaźnisz się z przyciskiem uniku, a postać podleweluje walkę, powiększasz jej wachlarz ciosów i finisherów. I dodaje ogromną satysfakcję, gdy większą grupę zombie udaje się wyeliminować sekwencją dobrze wykonanych ruchów. I to właśnie ta swoboda i różnorodność w sposobie mordowania nieumarłych daje najwięcej frajdy. Sterowanie jest bardzo wygodne. Czuć ciężar postaci, ale nie jest. Jest to samo dotyczy pojazdów. Tutaj również muszę wspomnieć o dźwiękach. Widać, że w State of Decay twórcy przyłożyli się do tego i ma to widoczne efekty. Broń palna posiada właściwe dla niej kopnięcie. I nawet przy korzystaniu z tłumików nie doświadczamy znanego z filmu dźwięków piu, 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 jakby ktoś użył rekwizytów z Gwiezdnych wojen. To samo z bronią białą. Tno przeciwnika usłyszymy 3 lub cztery różne dźwięki i takiej samej różnorodności możemy spodziewać się, gdy nieumarnie rozbijają się o maskę naszego samochodu. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, a w szczególności jest to prawdziwe, gdy mówimy o pojazdach i broni palnej. Pistolety i karabiny są chyba z papieru, bo potrafią zepsuć się zaledwie po dwóch magazynkach. Gra również szybko ściągnie nas na ziemię, jeśli myślimy, że w aucie możemy czuć się bezpieczni. Gdy zaczynamy przygodę z grą, szybko dowiadujemy się, że zaledwie po kilku rozjechanych zedach i drewnianych płotach, resztę drogi będziemy musieli kontynuować pieszo. Jednak gdy nabierzemy już doświadczenia, też ostatecznie zmuszeni jesteśmy do pierwszej wędrówki, ale wtedy nie jest już to takie przerażające. State of Decay jest cykl dobowy, i twórcy postarali się, aby po zachodzie słońca gracz faktycznie poczuł się jak w nocy. źródła światła niewiele widać i nawet latarka nie poprawia tej sytuacji. Na szczęście światło nie agruje Zedów, bo w przeciwnym razie spędzalibyśmy noce w bazie. A na zewnątrz spotkasz też screamerów, którzy przywołują kolejne zombiaki. Blouter eksploduje zostawiając po sobie chmurę trującego dymu. Uniemożliwia wykonywanie akcji, ale najgorszy jest, gdy trafisz w niego samochodem. Jest jeszcze feral zombie, jest bardzo szybki i wytrzymały. W sytuacji 1 na 1 takie starcie może zakończyć się zgonem, szczególnie, że Praktycznie nie da się przed nim uciec. Jeśli zwiejesz przed nim do samochodu, to najpewniej wyrwie Ci drzwi, by wyciągnąć cię ze środka. No i na końcu został Juggernaut, jest powolny, ale wciąga pociski, jakby to były mafinki. Dodatkowo odporny jest na eksplozję i ogień. Śmierć w State of Decay bez względu na poziom trudności jest permanentna. To podnosi stawkę w rozgrywce i pomimo dużej swobody i przyjemności z wycinania żywych trupów, zawsze stwarza pewne ryzyko. Choć wielu graczy, a szczególnie fanów, powtarza, że to tytuł jednoosobowy, otwarty świat i rotacja questów to głównie domena gier Multiplayer i MMO. Chodzi oczywiście o konkretną budowę świata i typ questów. Jest różnica między otwartym światem w GTA, w którym może i cały czas robimy to samo, ale wszystkie nasze działania mają podłoże fabularne, a Sandboxem, w którym również robimy to samo, ale liczy się ogólny progres. W ten sposób State of Decay ma kilka elementów Saints Row, Simsów i Assassin's Creed'a, ale w formie nadającej się do multiplayer, a konkretnie do kooperacji. Tymczasem gra wielosobowa wydaje się być traktowana po macoszemu, mimo że daje sporo frajdy. Wygląda to tak, że każdy gracz ma swoją społeczność, ale może przenieść się do innego gracza w formie pomocnika. Do wyboru ma swoje Własne postaci, które tak samo się męczą i odpoczywają, gdy są nieaktywne. W koopie każdy gracz ma swój własny lód, więc nie trzeba się bić o drobnice. Natomiast duże torby z zaopatrzeniem można zachować na postaci, by później dodać je do swojej bazy, ale to wymaga wtedy przerogowania się do swojej sesji. Albo też można dorzucić się graczowi, który jest hostem. Dodatkowo na odwiedzającego nałożona jest smycz i nie może się zbytnio oddalać od gospodarza. Na szczęście jest dość długa, ale zawsze to jakieś ograniczenie. Z jednej strony rozumiem, że tak chcą wymusić kooperację, ale z drugiej strony rozgrywka jest na tyle fajna, że chciałoby się, żeby pozostali gracze. I większy wpływ na to, co się dzieje w grze. Przynajmniej za swoją pomoc, odwiedzający mogą liczyć na nagrodę, którą otrzymają, gdy wrócą do swojej sesji. Nagroda jest tym większa, im bardziej przysłużą się gospodarzowi, ale powodzenia w nabiciu większego poziomu niż drugi. Bo usługa sieciowa lubi wykopywać gości, szczególnie w trudnych momentach albo podczas jazdy autem. Na szczęście rekonek zajmuje tylko paręnaście sekund. Ale to i tak jeszcze nie wszystko, bo usługa multi jest dość toporna i nigdzie nie ma informacji, że aby grać razem, trzeba mieć kumpli znajomych nie tylko na Steamie, ale i na platformie Microsoftu. W przeciwnym razie gra będzie. Gdzie chciała się połączyć. Nie wspomniałem mi co fabule, bo ta praktycznie nie istnieje. Praktycznie, bo każda społeczność, którą budujemy, musi mieć lidera, i w zależności od tego, jaki archetyp wybierzemy, otrzymujemy dla niego odpowiednią linię questów. Natomiast więcej fabuły dostajemy w dodatku Heartland, którego akcja rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią gry. Heartland oferuje dwie historie i jest nostalgicznym nawiązaniem do jedynki, za co u mnie nie dostaje żadnych dodatkowych punktów, bo wyszukanie informacji na fanowskiej stronie nie sprawi, że nagle zacznie mi zależeć na postaciach, których nigdy nie spotkałem. Gra również posiada jeszcze jeden tryb, ale tam nie ma nawet szczątków fabuły, bo polega na przetrwaniu siedmiu fal przeciwników. Nagrody z tego możemy sobie odebrać w naszej głównej rozgrywce, więc jest to pewien plus, żeby tam zaglądać. Ogólnie State of Decay wydaje się grą bardzo krótką. Gdyby skupić się na zniszczeniu serc i wykonaniu questów lidera, można by ją ukończyć w zaledwie jeden wieczór. Jednak dopiero przy zakończeniu pojawia się rogalikowy charakter gry. Gdy zrobimy ostatni quest, dostajemy film końcowy, a także bonus do kolejnej rozgrywki, w zależności od typu lidera, którym graliśmy. Następnie ze wszystkich postaci w naszej społeczności będziemy mogli Mogli wybrać trzy, które wystartują w nowej grze, zachowując wszystko co mieli przy sobie. Wspomniałem też o dłuższym tutorialu. Mam wrażenie, że cała moja rozgrywka na podstawowym poziomie trudności miała mi pokazać, jak wygląda zarządzanie bazą i surowcami. Natomiast prawdziwy survival zaczyna się na najwyższym poziomie, gdzie od razu część obiektów jest już rozszabrowana, a nawet niewielka grupka zombie może być dla postaci tą ostatnią. Z jednej strony podoba mi się możliwość przeciągania gry, ale gdy raz zwiedziłem mapę, to już przy kolejnej rozgrywce znika element jej odkrywania. I choć są dostępne cztery duże krainy, zastanawiam się, czy nie lepiej by było, gdyby gra Mógł wystartować w tutorialu w takim mikroświecie, który nauczyłby go podstaw, by później mógł zacząć grę już na najwyższym poziomie, ale może zbyt wiele oczekuje. Podsumowując, z minusów grama trochę błędów i nie wiadomo, czy zostaną poprawione. Szczególnie pojawiały się u mnie w koopie, bo czasem łączyłem się pod mapą, a niekiedy zedy były dla mnie niewidoczne. To porna struktura multi zniechęca, szczególnie gdy nie znasz tryków, które zmuszą ją do działania. Za brak motocykli tytuł dostaje kolejnego minusa i tak samo za brak polskiej lokalizacji. Może to nie disco Elysium, ale miło było mieć przetłumaczone menu i dialogi. Brak lepszej albo w ogóle obecnej fabuły, a także zbyt szybko pojawiająca się monotonia w wykonywaniu tych samych czynności i zadań. Za plus uważam bardzo dobrą walkę i ogólne sterowanie. Gra ma też potencjał regrywalności, a gdy gra z kumplami, tryb operacyjny daje dużo rodochy i aż szkoda, że nie został bardziej rozbudowany. Duży plus to również rozwój baz i elementy survivalu. Bez nich gra byłaby zbyt krótka i zbyt monotonna. Do zalet zaliczam również permanentny zgon i dobrze rozłożony poziom trudności. No i nie mógłbym nie zaliczyć do plusów dźwięków i muzyki, ale jestem fanem Jasper Kida, więc tego punktu nie musisz brać pod uwagę. Jeśli zastanawiałeś się, co by było, gdyby do GTA Online zrobiono tej. Moda, ale postawiono wyłącznie na grę solo i kooperację, to State of Decay mniej więcej odpowiada na to pytanie. W tym przypadku 108 pln wydaje się akuratną ceną, bo w aktualizacji Juggernaut dostajemy też wszystkie wcześniejsze dodatki. I choć grę można ukończyć w zaledwie kilka godzin, korzystając z otwartego świata, spokojnie można wsiąknąć na te kilkadziesiąt godzin i więcej. I to było State of Decay. Jeśli masz pytania co do gry, pisz w komentarzach. Z tej strony mówił kwarantannowany shifter. Dzięki wielkie za to, że lajkujesz, subskrybujesz i komentujesz, bo dzięki tobie to, co robię, mogę robić jeszcze lepiej. Trzymaj się zdrowo i pamiętaj, mówmy głośno jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Niski poziom surowców. Tak, obniża, obniża morale.